Fundusz zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na kapitalbuch.pl. Polecam. Leszek Szymowski. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy dzisiaj od najgłośniejszego tematu ostatnich dni, czyli od afery zbożowej. Jak się okazuje, państwo polskie otworzyło się na gorszej jakości zboże z Ukrainy, dołując tym polskie rolnictwo. Ale to jeszcze byłaby afera, powiedzmy, na średnim poziomie afer, bo przecież nasze państwo pod rządami ekipy PiS-u nie takie rzeczy robiło. Ale co zdumiewające, brały udział w tym procederze firmy związane w jakiś sposób z politykami. Doszła do nas informacja, że holding BZK, zarządzany przez ludzi związanych z PSL-em, czyli z politykami, kupował to zboże od Ukrainy i potem część tutaj sprzedawał, część miał eksportować za granicę. W holdingu BZK jedną z kluczowych osób jest pan Zbigniew Komorowski, niegdyś baron paliwowy z Pomorza, człowiek kojarzony, nie wiadomo na ile słusznie, z wojskowymi służbami informacyjnymi. Ja o panu Zbigniewie Komorowskim mówiłem i pisałem w swoich materiałach dotyczących Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, kiedy pokazywałem go historię jego działalności biznesowej jako właśnie przykład kogoś, kto dorobił się w związku z Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, bo pan Komorowski został kiedyś udziałowcem prywatyzowanej spółdzielni przetwórstwa spożywczego w Łodzi, która po zmianie właścicieli dostała nową nazwę Bakoma. Bakoma. Państwo pewnie pamiętacie takiego głośnego niegdyś producenta tam jogurtów, wyrobów mlecznych i tak dalej. Nazwa Bakoma pochodziła od nazwisk trzech właścicieli, a bardziej niż założycieli, chociaż słowo założyciel w kontekście FOZ-u brzmi trochę inaczej. Ba to Barański od Jeremiasza Barańskiego. Ko to właśnie nasz pan Komorowski, pan Zbigniew Komorowski z Pomorza. Ma Mazur, Edward Mazur, podejrzewany przez polską prokuraturę przez wiele lat o zlecenie zabójstwa generała Marka Papały. I tak się stało, że właśnie Bakoma została w latach 90. sprywatyzowana i ci trzej panowie kupili Bakomę za pieniądze pochodzące z FOZ-u, które przewiózł tutaj, zainwestował może o tak, poprzez różne spółki w rajach podatkowych pan Edward Mazur. Dzisiaj Bakoma jest częścią właśnie holdingu spożywczego BZK, w którym prominentną osobą jest pan Zbigniew Komorowski. Okazuje się, że ta spółka odgrywała ważną rolę w imporcie ukraińskiego zboża na szkodę polskiego rolnictwa. Ale nie tylko, bo okazuje się, że drugą firmą, która brała udział w tym imporcie zboża, jest firma Wipasz. A Wipasz, prężnie działający polski producent pasz, taka firma, która mogłaby być polską wizytówką, w ogóle wizytówką polskiej gospodarki. No, wszystko pięknie, gdyby nie fakt, że doradcą zarządu Wipasza jest pan Marek Zagórski. Pan Marek Zagórski do 31 marca tego roku był posłem na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Z okręgu siedleckiego, czyli z tego okręgu, gdzie mieści się właśnie Wipasz. Pan Marek Zagórski 31 marca tego roku zdał mandat poselski. Nie wiadomo w jakich okolicznościach, nie wiadomo co było tego przyczyną. Znaczy, faktycznie nie wiadomo, bo oficjalnie jakaś tam wersja jest. Czyli mamy do czynienia z sytuacją taką, że z polskiej strony na imporcie ukraińskiego zboża ze stratą dla polskich rolników zarabiają dwie potężne firmy związane z klasą polityczną. No, proszę Państwa, to jest jednak sprawa, która faktycznie nadaje się na komisję śledczą, ale to jest tylko jedno dno. O drugim dnie tej sprawy opowiedział znakomity dziennikarz śledczy Witold Gadowski, który zwrócił uwagę na to, że nie da się mówić o aferze zbożowej w Polsce bez wyjaśnienia, prześwietlenia, pokazania roli człowieka, który się nazywa Dmytro Firtasz i to jest jeden z czołowych ukraińskich oligarchów. Przy czym to jest, to ja wiem, bo się kiedyś zajmowałem postacią pana Dmytro Firtasza, to jest oligarcha prorosyjski. To jest oligarcha, który był kiedyś udziałowcem Rosukrenergo, czyli głównego koncernu energetycznego Ukrainy.
Dmytro Firtasz, o nim było głośno, kiedy zatrzymano go w Austrii. On był pracodawcą między innymi Aleksandra Kwaśniewskiego. Tam były prezydent Kwaśniewski, kiedyś się u niego zatrudnił jako doradca. Nie wiadomo, co tam dokładnie robił, bo ani spółki pana Firtasza, ani sam pan Firtasz, ani sam pan Kwaśniewski na ten temat nie mówiły. No jakoś sobie pan Firtasz poradził wtedy, kiedy został zatrzymany w Austrii, wpłacił kaucję, wyjechał z powrotem na Ukrainę. I tu okazuje się, że te spółki ukraińskie, które to zboże eksportowały, to są właśnie spółki należące do pana Dmytro Firtasza, czyli do prorosyjskiego oligarchy. Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, że kiedy polski rząd za nasze pieniądze wspiera walczącą Ukrainę, kiedy polski rząd za nasze pieniądze wspiera uchodźców z Ukrainy, kiedy polski rząd za nasze pieniądze przeciwko Rosji utrzymuje tutaj kilka milionów Ukraińców, ten sam rząd pozwala na niekontrolowany import zbóż gorszej jakości ze stratą dla polskiego rolnictwa prorosyjskiemu oligarsze. Pan Firtasz to jest przecież człowiek, który przez lata na Ukrainie reprezentował interesy rosyjskie. On robił biznes z Rosjanami. On był jednym z udziałowców, tak jak wspomniałem, Rosukrenergo, czyli tej firmy, która powstała z połączenia kapitału ukraińskiego i rosyjskiego. Taki był wspólny holding, który tam był głównym graczem na rynku energetycznym. No, bezsprzecznie człowiek Moskwy. Człowiek Moskwy, właściciel gigantycznych latyfundiów, gigantycznej ilości hektarów ziemi rolnej na Ukrainie, eksportuje sobie do Polski ukraińskie zboże, czyli zarabia na tym prorosyjski oligarcha w Polsce w czasie sankcji. I ja muszę Państwu powiedzieć, że ta sprawa ma jeszcze jedno dno, o którym nikt wcześniej nie powiedział. Otóż ja się kiedyś zajmowałem biznesami pana Dmytro Firtasza w Polsce i odkryłem dziwny skandal związany z jego osobą. Otóż pan Dmytro Firtasz powołał do życia w roku, jeżeli dobrze pamiętam, 2016 w Radomiu, no, pewną spółkę paliwową. Ta spółka, oficjalnie jak wynikało z dokumentów, zajmująca się handlem paliwami, tak naprawdę zajmowała się wyłudzeniami podatków i zajmowała się wyłudzeniami towarów, i zajmowała się praniem pieniędzy. Mnie wpadły w ręce jakieś 3 lata temu, może 2 lata temu, protokoły Urzędu Celno-Skarbowego, protokoły z kontroli, jednej głównej, ale kilku też innych, związanych z nią spółek należących do pana Dmytro Firtasza, gdzie Urząd Skarbowy naliczał należności względem Skarbu Państwa na kwoty 30 milionów, 200 milionów, gigantyczne miliony złotych, potężne. I co się okazało, że za każdym razem działania Urzędu Skarbowego były bezskuteczne. Gdzieś tam kończyło się to na etapie pokontrolnym. Był protokół, który mówił, że ponad 200 milionów spółki pana Firtasza zalegają Skarbowi Państwa, że są oszustwa podatkowe na gigantyczne sumy i nic. Jak mi powiedział wtedy kolega, który gdzieś tam był przy tej sprawie i ją miał z nią styczność, tak powiedzmy, z Urzędu Celno-Skarbowego, okazało się, że główny dyrektor tychże spółek pana Firtasza zarejestrowanych w Polsce pozostawał w bardzo bliskich, intymnych relacjach z jedną z pracownic Urzędu Skarbowego, która tak się złożyło, akurat odpowiadała za nadzór nad kontrolami tych jego firm. No i wszystko było ucinane na takim etapie, żeby pan Firtasz nie zapłacił ani jednej złotówki, żeby w ogóle tej sprawy nie wyciągnięto na światło dzienne. Co więcej, tej sprawy do tej pory nie wyciągnięto na światło dzienne. Był taki kontroler, który prowadził kontrolę tych spółek, bardzo uczciwy człowiek, który kiedy zaczął się domagać bardziej stanowczych działań w stosunku do spółek pana Firtasza zarejestrowanych w Polsce, no to został zgnojony, wyrzucony z Urzędu Celno-Skarbowego, tak jak wiele lat wcześniej pan Falcman, który się zajmował sprawą FOZ-u, ale akurat ten urzędnik miał szczęście, bo to przeżył. I moim zdaniem ta relacja, bliska relacja intymna, jaka łączyła panią z Urzędu Skarbowego z dyrektorem
z spółek pana Firtasza, jest kluczem do udzielenia odpowiedzi na to pytanie, dlaczego pan Firtasz i jego spółki przez lata tutaj sobie działały, można powiedzieć, niemalże w żaden sposób nieskrępowane przepisami prawa, dlaczego nikt od nich nie egzekwował kwot tam VAT-u i nie tylko VAT-u na kwoty idące w setki milionów złotych. Jeżeli rzeczywiście w Polsce powstanie komisja śledcza do spraw wyjaśnienia afery zbożowej, to ten wątek powinna również zbadać i wyjaśnić. Gdyby taka komisja powstała, zapraszam do kontaktu ze mną, udzielę informacji i nawet odpalę komisji trochę tych protokołów dotyczących pana Firtasza, które gdzieś tam mam. Jeżeli korzystacie Państwo z usług logopedy, albo fizjoterapeuty, albo masażysty, to czym prędzej Państwo spieszcie, bo już niebawem wejdą w życie przepisy, które radykalnie ograniczą i uregulują tą działalność, a wszystko po to, żeby oczywiście było nam lepiej. Rząd robi nam lepiej i jak zwykle będzie gorzej i drożej. O co chodzi? Otóż trafiła do Sejmu ustawa, która zmienia warunki funkcjonowania czterech zawodów dotychczas uznawanych za zawody medyczne, a więc zawód logopedy, zawód masażysty, zawód fizjoterapeuty i zawód dietetyka. Nowa ustawa obejmie te zawody takimi samymi przepisami jak wszystkich innych lekarzy, co oznacza, że na przykład w gabinetach osób wykonujących te specjalności będą musiały być specjalne warunki spełnione dotyczące utylizowania odpadów. Jestem bardzo ciekaw, jakimi to odpadami medycznymi na przykład logopeda albo dietetyk musi gospodarować. Będzie musiał być tam specjalny sprzęt rozmaity czy wyposażenie, na przykład rękawiczki gumowe. Po co dietetykowi rękawiczki gumowe? Nie wiem, że może w rękawiczkach gumowych lepiej się pacjentowi zapisuje, prawda, długopisem dietę. Będą oczywiście musiały być zapisy, będą musiały być recepcje. W takiej recepcji, w której ktoś będzie się zapisywał na wizytę do na przykład logopedy, to trzeba będzie zatrudnić recepcjonistkę, w związku z czym od razu wzrosną koszty i tak dalej, czyli ci ludzie wykonujący te właśnie zawody, o których wspomniałem, będą musieli pracować na takich samych warunkach tam sanitarnych, medycznych i innych, jak pozostali przedstawiciele zawodów medycznych. Jest to oczywiście absurd, bo przecież najważniejszy dla logopedy to nie powinien być urzędnik, tylko powinien być pacjent. I to pacjent powinien sobie wybierać, czy chce mieć logopedę, który ma tam gabinet z recepcjonistką, czy chce mieć logopedę, który ma gabinet bez recepcjonistki. To pójście do logopedy powinno być transakcją zawieraną wyłącznie między samym logopedą a pacjentem, a najczęściej takim pacjentem czy klientem to jest rodzic dziecka, który ma problemy z wymową. To samo z dietetykiem, z fizjoterapeutą, z masażystą. Przecież nie ma żadnego zupełnie powodu, żeby wprowadzać jakieś dodatkowe regulacje dla tych ludzi. Skutek będzie tego taki, że wzrosną i to radykalnie ceny usług świadczonych przez osoby wykonujące te zawody. No bo przecież jeżeli na przykład fizjoterapeuta albo dietetyk będzie musiał zatrudnić recepcjonistkę, to będzie jej musiał płacić. No recepcjonistka nie będzie pracować za darmo. Będzie jej musiał płacić, to będzie musiał te koszty przerzucić na klientów, a przecież praca recepcjonistki to jest nie tylko jej pensja, ale to jest też podatek dochodowy, to jest składka na ZUS i tak dalej. No jest pytanie, czy logopedzie jest w ogóle potrzebna recepcjonistka. No jeżeli ktoś wykonuje zawód logopedy, zresztą najczęściej nie pracuje tylko u siebie w gabinecie, bo pracuje też w szkole albo w przedszkolu i może to łączyć, bo przecież nie każda szkoła potrzebuje mieć logopedy na cały etat, więc taki logopeda może sobie pracować w kilku szkołach. I tam teraz, żeby mieć gabinet w takiej szkole, to trzeba będzie doprowadzić mu ten gabinet do wymagań nowych przepisów, więc oczywiście dyrektor szkoły będzie musiał to kupić. Żeby kupić, będzie musiał ogłosić przetarg. Może do czasu rozstrzygnięcia przetargu taki logopeda nie będzie mógł pracować, no bo przecież jak to logopeda, żeby, prawda, bez rękawiczek pracował, bez jakiegoś specjalnego kosza na utylizowane odpady medyczne. No w tym czasie na przykład, jeśli się okaże, że w szkole braknie pieniędzy albo są inne, ważniejsze cele na wydatki, no to taki logopeda przez pół roku czy rok nie będzie mógł pracować, aż mu się dostarczy na koszt podatnika rzeczy mu zupełnie niepotrzebne i przez ten czas nie będzie przyjmował uczniów i ileś tam uczniów nie poprawi swojej wymowy.
albo na przykład taki logopeda będzie przyjmował osoby prywatnie, albo te dzieci kierował do swojego prywatnego gabinetu, no to zaraz wejdzie CBA, pan Kamiński ogłosi ogromny sukces polskiego państwa w walce z mafią logopedyczną. Nie mieliśmy takiej mafii jeszcze, ale może będzie mafia dietetyczna, mafia fizjoterapeutyczna, mafia masażowa. Ho, ho, ile to mafii może przybyć od takich durnych rozporządzeń. W każdym razie będzie głupiej i drożej. Także spieszcie państwo się z logopedami dogadywać, bo może będzie też w tej ustawie taki zapis, no tego jeszcze nie wiemy, że nie można się do takich logopedów zapisywać na przykład przez internet, tylko trzeba przez tam recepcjonistkę i tak dalej, może będą jakieś systemy kontroli, czy logopeda ma na przykład rękawiczki gumowe, albo czy logopeda ma właśnie jakieś specjalne kosze do utylizowania odpadów medycznych, wtedy będzie problem dla takiego logopedy, skąd wziąć odpady medyczne i tak dalej, i tak dalej. No socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju i ta ustawa jest dokładnym potwierdzeniem tego. Ruszyła na mnie fala hejtu po materiale, jaki opublikowałem na temat pana Rafała Trzaskowskiego. Przypomnijmy, że opublikowałem na podstawie danych, jakie zweryfikowałem w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, że do końca tego roku zadłużenie Warszawy dojdzie do prawie 10 miliardów złotych, kwota gigantyczna. I jak to zwykle bywa w takich przypadkach, zaraz się rzuciła na mnie armia internetowych troli. Niektórzy mnie tam wyzywali od pisowców, niektórzy od ruskich agentów, no to standardowo zawsze. Ktoś mi tam inny zarzucił pisanie nieprawdy, że jeżeli w budżecie na ten rok miasta stołecznego Warszawy zapisany jest deficyt tam 4,2 miliarda, a już teraz Warszawa ma długu ponad 5 miliardów, to że łącznie nie daje to prawie 10, że nie można tych długów wzajemnych kompensować. No oczywiście, że nie, jeżeli ja mam, prawda, dwa na przykład kredyty czy dwa rachunki bankowe i na jednym mam na przykład minus 5 tysięcy, a na drugim mam minus 7 tysięcy, to oczywiście nie można tego sumować i mówić, że mam 12, no bo mam 5 plus 7, prawda? Tylko na przykład te 5 mam oddać za rok, a te 7 za 2 lata. Także jest to ekonomia polityczna socjalizmu, tak się to nazywało. Ja byłem, szczerze powiedziawszy, trochę zniesmaczony tymi atakami, które na mnie nastąpiły, bo one nie miały żadnego merytorycznego uzasadnienia. Przecież ja podałem suche liczby. Ja podałem kwoty pieniędzy, ja poznałem kwoty kredytów, które pan Trzaskowski zaciągał, podałem miejsca, do których odbywał podróże służbowe, podałem kwotę zadłużenia gigantyczną, gigantyczny przerost biurokracji, przez prawie 10 tysięcy urzędników, to jest nieprawdopodobna ilość biurokratów, niebywała w ogóle. Nikt nie podjął ze mną żadnej merytorycznej polemiki. I oczywiście dostało mi się za uderzanie w Trzaskowskiego jako rzekomemu agentowi PiSu. No, kto słucha moich felietonów, kto czyta moje wpisy na Facebooku, kto czyta moje książki, to wie, że do PiSu jest mi daleko tak samo jak stąd na antypody. Ale proszę Państwa, główna rzecz, która przy tej okazji mi się rzuca w oczy, bo ja już nie mówię o wylewaniu hejtu na mnie, no ja działam w przestrzeni publicznej, więc muszę być do tego hejtu przyzwyczajony. To są takie straszne podziały społeczne, jakie przy okazji wyszły. Przecież to, że ja krytykuję pana Trzaskowskiego za konkretne rzeczy, czyli za marnowanie i to skandaliczne publicznych pieniędzy, to przecież nie musi oznaczać, że ja jestem od razu pisowcem. Przecież można w Polsce być przeciwnikiem Platformy i być przeciwnikiem PiSu, tak jak ja. Można być dziennikarzem niezależnym, który krytykuje zarówno polityków opozycji, jak i polityków koalicji rządzącej za konkretne rzeczy. Moim zdaniem na tym polega dziennikarstwo, zwłaszcza dziennikarstwo śledcze, że się ujawnia nieprawidłowości w funkcjonowaniu władzy, niezależnie od tego, kto tę władzę sprawuje. I jeżeli krajem rządzi PiS, PiS powinien podlegać krytyce, podlega i słusznie, ale jeżeli samorządami rządzą przedstawiciele opozycji, to oni też powinni podlegać krytyce. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, żebym ja miał się zafiksować tylko na krytykę jednej partii, bo jej nie lubię, a drugiej nie usprawiedliwiać, a drugą usprawiedliwiać. Przecież to są klasyczne te podwójne standardy. I to nie jest tak, że jeżeli PiS coś ukradnie, to źle, a inna partia coś ukradnie, to dobrze, tylko jak kradzież jest zła sama w sobie i niezależnie od tego, kto kradnie, kradzież jest zła, kradzież trzeba pokazać, kradzież trzeba napiętnować i kradzież trzeba jakoś rozliczyć. Jeden z panów tutaj zapytał mnie, kiedy ja ujawnię jakiś skandal
wokół Konfederacji? Moja odpowiedź jest taka, ja go ujawnię, jak tylko będę miał wiedzę o jakimś skandalu o Konfederacji. Także panie szanowny trolu, który mnie pan tak zasypywał takimi hejterskimi komentarzami, niech mi pan przyśle konkretne informacje o jakimkolwiek skandalu w Konfederacji finansowym, niech pan mi przyśle dowody na to, że któryś z konfederatów, nie wiem, coś ukradł, kogoś zabił i tak dalej. Daję panu słowo, że jako pierwszy to opublikuję, pod warunkiem, że to będą merytoryczne, zweryfikowane informacje, albo chociaż informacje, które będę mógł sobie sam jako dziennikarz zweryfikować, a nie na zasadzie pan jest ruskim agentem albo pisowcem i tak dalej, a przecież wszyscy inni pachną ruską łonucą. No takich rzeczy publikował nie będę, takimi rzeczami się zajmował nie będę. Natomiast to, co wzbudziło mój nie tyle niesmak, ale no można nawet powiedzieć przerażenie, to podziały społeczne, jakie dałeś o sobie znać, nawet przy materiale o takiej sprawie, jak zadłużenie miasta stołecznego Warszawy. Prawda? Przecież tu ta fala hejtu na mnie, jaka się wylała, to ona pokazuje, jak w pigułce, jak bardzo podzielonym i skłóconym wewnętrznie narodem są Polacy. A komu to służy? To służy Kaczyńskiemu przede wszystkim, a poza Kaczyńskim Putinowi. I wy wszyscy, którzy wylewacie na mnie taki hejt, zamiast wejść ze mną w merytoryczną polemikę, zamiast pokazać, gdzie ja rzekomo pokazałem nieprawdę w tym moim materiale o panu Trzaskowskim, idealnie się wpisujecie w rozgrywki pana Kaczyńskiego. Bo to pan Kaczyński chce skłócić Polaków, to Kaczyński chce, żeby właśnie wokół spraw poważnych, takich jak na przykład marnotrawstwo pieniędzy w Ratuszu Warszawskim, Polacy się kłócili, szczuli na siebie, skakali sobie do gardeł, a nie dyskutowali o przedmiocie sprawy. A dlaczego? Bo jeżeli dzisiaj państwo dacie się, mówię to do tych hejterów, jeżeli dzisiaj państwo dacie się prowokować Kaczyńskiemu, żeby skakać do gardeł, czy mnie, czy tym, którzy podzielają moje poglądy za napiętnowanie nieprawidłowości w warszawskim ratuszu, to skutek tego jest taki, że nie ma mowy o meritum sprawy, o problemie, tylko jest atak na mnie. I kiedy wychodzą afery na szczeblu centralnym, to potworne złodziejstwo w PiS-ie, to marnotrawstwo, ten nepotyzm, ta głupota, te zbrodnie, takie jak zaszczucie na śmierć syna pani posłanki Felix, to wtedy jest niestety ten sam mechanizm. To znaczy z dwóch stron ataki wzajemne na siebie, kłótnie, sfary, szczucie, a nie ma mowy o meritum. I to jest wielki sukces Kaczyńskiego, że on tak potrafił was skłócić. Dlatego mój apel do tych, którzy mnie nienawidzą, którzy na mnie wylewają wiadro pomyj. Ja nawet nie usuwam tych komentarzy, niech one sobie będą, ale nie róbcie takiej przyjemności Kaczyńskiemu. Mówię to szczególnie do tych, którzy w komentarzach wyżywali się na mnie, wyzywając mnie od pisowców. Nie róbcie takiej przyjemności Kaczyńskiemu, bo to Kaczyński jest beneficjentem waszych zachowań. No, to mamy następny polityczny skandal dotyczący kadr pisowskich. Tym razem kolejne wielkie osiągnięcie kadrowe. Członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego został nie kto inny, tylko pan Kazimierz Kujna. Pan Kazimierz Kujna, prezes wieloletni spółki Srebrna, tej właśnie spółki Srebrna. Prezes Kazimierz Kujna, który uczestniczył w rozmowach na temat budowania tych słynnych dwóch wież. Głośna sprawa, prawda, kiedy pan Kaczyński nie zapłacił panu Birkfellnerowi. Sprawa wyszła dzięki temu, że alarmował o tym skandalu adwokat pana Birkfellnera, mecenas Roman Giertych. Teraz okazało się, że pan Kujna, nawiasem mówiąc, nie wiem czy państwo pamiętacie, figurujący w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, pan Kujna poszedł nadzorować Bank Gospodarstwa Krajowego. Dlaczego to jest skandaliczne? No dlatego, że takiego byłego ubeckiego kapusia, który opanował do perfekcji umiejętność włażenia w odbyt Jarosławowi Kaczyńskiemu, teraz się zrobi członkiem Rady Nadzorczej Państwowego Banku i będzie odpowiadał za nadzór nad tym państwowym bankiem. No konia z rzędem temu, kto znajdzie kompetencje pana Kujdy do nadzorowania Państwowego Banku. Ja takich kompetencji nie widzę, ale przecież nie o kompetencje tu chodzi. Moim zdaniem chodzi o co innego. Moim zdaniem to jest forma wojny, wewnętrznej wojny o wpływy w PiS-ie, bo Kazimierz Kujna jest niewątpliwie człowiekiem Jarosława Kaczyńskiego, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego kieruje pani Beata Daszyńska-Muzyczka, która jest człowiekiem Mateusza Morawieckiego. Ja kilka tygodni temu poświęciłem film
pani daszyńskiej muzyczce, w której ujawniłem, że ona zawdzięcza swoją karierę i to stanowisko bliskiej relacji intymnej z panem Mateuszem Morawieckim. I co więcej, zwróciłem uwagę opinii społecznej na to, że w Banku Gospodarstwa Krajowego na kontach tego banku znajdują się pieniądze z tak zwanego funduszu covidowego, a fundusz covidowy to jest ten fundusz, gdzie trafiają pieniądze na walkę z covidem, tylko nikt nie wie, w jaki sposób one są wydawane, bo ten fundusz funkcjonuje zupełnie poza jakąkolwiek państwową kontrolą. I teraz zakończyła się niedawno kontrola NIK-u w Banku Gospodarstwa Krajowego i ta kontrola dotyczyła właśnie funduszu covidowego. Nie wiemy, jakie są rezultaty tej kontroli, bo Najwyższa Izba Kontroli jeszcze nie opublikowała żadnych informacji na ten temat, pewnie jeszcze trwa pisanie raportu. Ale wiadomo już, bo sam Marian Banaś o tym mówił, że informacje, które ta kontrola ujawniła, są szokujące i one w oczywisty sposób będą obciążać zarówno szefową BGK, panią daszyńską muzyczkę, jak i pana Mateusza Morawieckiego. I teraz, gdzie tutaj Kazimierz Kujna? Otóż pan Kazimierz Kujna, jak zostanie członkiem Rady Nadzorczej BGK, to on będzie miał dostęp do wszystkich materiałów związanych z BGK i, jak łatwo powiedzieć, będzie mógł te materiały przekazywać temu, kto go zrobił członkiem Rady Nadzorczej, czyli panu Kaczyńskiemu. Więc tu moim zdaniem chodzi o zrobienie takiej, o kolejną odsłonę wojny wewnętrznej, to znaczy pan Kaczyński chce trzymać Mateusza Morawieckiego na smyczy, mieć na niego haki, kwity, kompromaty, w związku z czym pan Kujna będzie zajmował się dokumentowaniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, głównie w zakresie gospodarowania funduszem covidowym. I ta wiedza zostanie wykorzystana politycznie przez Jarosława Kaczyńskiego w taki sposób, w jaki on sam uzna za stosowne i w momencie, kiedy uzna za stosowne, to znaczy, jeżeli na przykład trzeba będzie zamienić pana Mateusza Morawieckiego na pana Błaszczaka, to można wyciągnąć jakąś aferę z funduszem covidowym i tak dalej. Jeśli by ten wątek odłożyć, to rodzi się pytanie, po co został członkiem Rady Nadzorczej BGK pan Kazimierz Kujda. Pewnie Kaczyński mu tam przysługę zrobił, żeby sobie poszedł, chłop dorobił, bo będzie zarabiał przez grube tysiące złotych jako ten członek Rady Nadzorczej. Ja tylko zwracam uwagę, że to jest kolejna nominacja takiego kolejnego Misiewicza pisowskiego, czyli faceta, który nie ma żadnych kompetencji do tego, żeby być członkiem Rady Nadzorczej Banku, a mimo wszystko do tej Rady Nadzorczej Banku trafia. Przyzwyczaił nas PiS do tego, ale ja nigdy tego nie zaakceptuję. Jest to obrzydliwe, niemoralne, niekompetentne. Być może nawet jest to sprawa dla prokuratura, ale o tym to już nie mnie rozstrzygać. Wybucha pierwszy skandal związany z masowym wprowadzaniem do obrotu samochodów elektrycznych. Co się stało? Otóż jeden z brytyjskich think tanków w Wielkiej Brytanii, w Anglii, opublikował informację mówiącą o tym, że system podziemnych parkingów może nie wytrzymać nacisku wywoływanego przez samochody elektryczne, bo one są cięższe i to znacznie cięższe od samochodów spalinowych. Podali tutaj angielscy naukowcy taką informację, że zwykły samochód spalinowy to ma tak zwany nacisk na ziemię w wysokości 300 kg na metr kwadratowy, a samochód elektryczny może mieć nawet do 750 kg na metr kwadratowy. W związku z czym te samochody elektryczne są 2-3 razy nawet cięższe od samochodów spalinowych. I to może spowodować, zdaniem właśnie angielskich ekspertów, że masowego użytkowania samochodów elektrycznych nie wytrzyma system angielskich parkingów podziemnych. To znaczy może dojść do sytuacji, że wskutek tego, że zostawia się tych samochodów tam bardzo dużo, nagle jakiś parking podziemny się zawali. I to oczywiście będzie tragedia dla tych, którzy się w nim wtedy znajdą. Będzie to tragedia dla miasta, dla środowiska, etc., etc. Wspominam o tym dlatego, że ten raport, ta informacja w polskich mediach się w ogóle nie przebiła. A jest to przecież sprawa ważna, bo u nas też trwa nacisk taki straszny na to, żeby zamieniać samochody spalinowe na samochody elektryczne. Polacy się przeciwko temu buntują, mam nadzieję, że się zbuntują skutecznie i efektywnie. Natomiast przecież samochody elektryczne używane w Anglii nie są cięższe od samochodów elektrycznych używanych w Polsce. I te parametry będą przecież, jeśli nie takie same, to bardzo podobne. Czyli samochody elektryczne będą, tak jak w Anglii, cięższe od samochodów spalinowych, co oznacza, że również u nas może dojść do
tego, że nie wytrzymają tego podziemne parkingi tam, gdzie one są, albo naziemne parkingi tam, gdzie one są. W Warszawie przecież w wielu miejscach jest dużo naziemnych parkingów piętrowych. I te parkingi mogą się po prostu zawalić, jeżeli nie zostaną zmodernizowane, a o zmodernizowaniu parkingów w centrach miast nikt nie mówi. No więc władza wtedy stanie przed takim wyborem, że albo udawać, że problemu nie ma, chować głowę w piasek, no i rzeczywistość to zweryfikuje, jak dojdzie do pierwszego zawalenia się parkingu, no bo oczywiście łatwo sobie wyobrazić, że będą tam ofiary śmiertelne, albo władza może zacząć modernizować parkingi, tylko na to nie ma pieniędzy, albo może oczywiście zrobić jeszcze trzecią rzecz, czyli do czasów zmodernizowania parkingów, czyli na przykład za 100 lat, zakazać w ogóle wjazdu samochodom albo parkowania samochodów na parkingach piętrowych tych samochodów elektrycznych, no to efekt będzie taki, że zakorkuje się znowu Warszawa, czyli osiągnięty zostanie efekt dokładnie odwrotny od tego, który za gigantyczne pieniądze się chce wprowadzić, eliminując z ruchu samochody spalinowe na rzecz samochodów elektrycznych. Polska przekaże Ukrainie poradzieckie MIG-i. MIG-29. Jeżeli dobrze pamiętam, zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki, mówiąc przy okazji, że Polska nie potrzebuje starego poradzieckiego sprzętu. No, może i Polska rzeczywiście nie potrzebuje starego poradzieckiego sprzętu. Polska rzeczywiście potrzebuje zmodernizować armię i to jest prawda. To, co mamy, to mimo tej całej fanfaronady PR-owskiej, to jest armia z operetki, to są przecież zupełne kpiny. W jednostkach czołgowych brakuje czołgistów, w armii jest więcej biurokratów niż wojskowych. Można by mówić o tym. I rzeczywiście zamiana poradzieckiego sprzętu na sprzęt nowoczesny jest rzeczą słuszną. Natomiast boję się, że będzie to wyglądało w taki sposób, że te MIG-i oddamy Ukrainie, jak zwykle za darmo, a nowych prędko mieć nie będziemy. Dlaczego? Dlatego, że sami sobie nie produkujemy już samolotów wojskowych. Mieliśmy kiedyś fabrykę samolotów za komuny, no ale po czasach komunistycznych kolejne rządy nie widziały problemu powodu utrzymywania fabryki samolotów, więc w Polsce się nie produkuje samolotów wojskowych. Są tylko oczywiście fabryki, które się zajmują remontem tych samolotów, które już są. Więc trzeba je kupować. No, kupimy samoloty wojskowe, pewnie F-16 albo F-35, nie wiem, od Amerykanów, więc najbardziej z decyzji pana Morawieckiego, żeby wysłać stare MIG-i Ukraińcom, cieszą się Amerykanie, no bo będą mieli potężne kontrakty na wiele miliardów dolarów od strony polskiej. Także tylko pytanie jest kiedy. Kiedy polski budżet, kiedy polski skarb państwa za to zapłaci, bo przecież dziury w tym skarbie państwa są widoczne coraz bardziej gołym okiem. Za chwilę po prostu braknie pieniędzy. Boję się, że spełni się scenariusz, którego bardzo chciałbym uniknąć. Znaczy scenariusz taki, że po tym jak przekażemy Ukraińcom za darmo te stare poradzieckie MIG-i, a kupimy nowe, to w międzyczasie w budżecie państwa skończą się pieniądze i na przykład je zakontraktujemy, ale nie zrealizujemy kontraktu, na przykład je zamówimy, ale nie zapłacimy za nie i zostaniemy bez samolotów wojskowych. I to może się państwu wydawać scenariuszem takim trochę z kosmosu, ale ja przypominam, że przecież mamy w Polsce, nie ma w Polsce de facto marynarki wojennej, to znaczy ona jest, ale ma chyba dwa okręty sprawne, z czego jeden jest zupełnie przestarzały. Nie mamy systemów obrony przeciwrakietowej, mamy bardzo źle, fatalnie działający system obrony przeciwlotniczej. No to jeżeli armia może funkcjonować bez marynarki wojennej, bez obrony przeciwlotniczej, to przecież może funkcjonować i bez lotnictwa. Po co nam lotnictwo, prawda? Może lepiej inwestować w pomniki smoleńskie albo w fundację pana ministra Czarnka. Jak Putin przyjdzie, to wprawdzie nie będziemy mieli czym bronić polskiego nieba, no ale zawsze będziemy mogli się pochwalić na przykład największym wskaźnikiem zajmowanych kont bankowych z systemu STIR albo czegoś tam, czymś tam podobnym. No, można tylko się spodziewać, że jeżeli nie mamy już de facto marynarki wojennej, no bo teoretycznie mamy, ale to jej wartość bojowa jest prawie żadna. Za chwilę stracimy samoloty, zostanie nam tam tylko kilkanaście tych F-ów amerykańskich, do których ciężko jest znaleźć pilotów, które jest bardzo ciężko remontować. No to przecież pewnie następnym etapem będzie likwidacja czołgów albo likwidacja pojazdów dla wojsk lądowych, no skoro nie mamy marynarki, niszczymy sobie lotnictwo, to przecież możemy sobie zniszczyć i wojska lądowe. Nie będzie w tym nic ani nielogicznego, ani dziwnego, ani
ani nic, co byłoby sprzeczne z polityką, jaką prowadzi polski rząd. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że jego kraj będzie dążył do wprowadzenia ogólnoświatowego podatku na rzecz zmian klimatycznych. Pan Macron ogłosił to na wystąpieniu z okazji tam jakiejś. Jego wypowiedź podchwyciły światowe media, jedne bijąc mu brawo, drugie pukając się w czoło. Pan Macron oczywiście uzasadniał to problemami, jakie dla ludzkości niosą zmiany klimatyczne. I co z tego wynika? Otóż z tego wynika to, że wskutek pomysłu pana Macrona trzeba będzie sięgnąć do naszych, moich i państwa kieszeni, żeby wyasygnować jakieś dodatkowe środki na walkę z ociepleniem klimatu, albo na przeciwdziałanie ociepleniu, albo przeciwdziałanie tam globalnemu ociepleniu, albo zmianom klimatycznym, albo czegoś takiego. I ja oczywiście, jak to dziennikarz śledczy, zaraz będę się pytał, a co się stanie z tymi pieniędzmi? Bo jeżeli państwo myślicie, że za te pieniądze zostanie stworzony jakiś program ochrony przyrody faktyczny, na przykład w Polsce bardzo by się przydał program ochrony czystości wody, żebyśmy mieli w kranach taką czystą wodę jak w Norwegowie, czy Szwedzi, czy Duńczycy. Nie, nic takiego nie będzie. Powstanie tylko jakieś ciało, jakieś takie klimatyczne WHO na przykład, gdzie wszystkie państwa zostaną zmuszone do zapisania się do tego ciała, płacenia składki, czyli właśnie po to będą te pieniądze, ten podatek klimatyczny. I to ciało będzie, podobnie jak WHO, uzurpować sobie prawa do tego, żeby wprowadzać odgórne regulacje obowiązujące wszystkie państwa członkowskie, gdzie będzie się wprowadzać tysiące głupot pod pozorem walki z klimatem. To znaczy na przykład to ciało uzna ponad głową rządu, że trzeba ograniczyć na przykład spalanie paliwa, więc wszystkie samochody, które są, mają silniki spalinowe, mają na przykład zakaz jazdy, prawda? Albo uznają, że samochody elektryczne też emitują za dużo dwutlenku węgla, albo są nieekologiczne, bo ich baterie się rozkładają, więc wprowadzi jakiś limit na ilości samochodów elektrycznych na kraj. No, przecież głupota biurokracji jest rzeczą niezgłębioną, więc dlaczego czegoś takiego nie mogą wprowadzić? Więc z tej deklaracji pana prezydenta Macrona przypłyną dwie bardzo smutne wiadomości dla państwa. Po pierwsze, że będzie głupiej, a po drugie, że jeszcze za to jak zwykle zapłacimy. Ukraiński parlament przyjął do rozpatrywania ustawę o Ecolife. To jest rzecz, o której w Polsce prawie nikt nie mówi. Ecolife to jest taki pomysł opracowany przez niemieckiego naukowca arabskiego pochodzenia. On stworzył taki system kapsuł, w których mogą się znajdować sztuczne macice, a tam mogą się rozwijać dzieci, które rodzice mogą w taki sposób, można powiedzieć, zaprogramować. Otóż chodzi o to, że z wyselekcjonowanych rozmaitych zarodków rodzice mogą sobie stworzyć dziecko, które potem będzie rozwijać się w sztucznej macicy, i rodzice mogą takie dziecko, można to powiedzieć, skomponować, wybierając dla niego wzrost, wagę, kolor włosów, kolor oczu i różne jeszcze inne aspekty, no, badając, analizując, selekcjonując dostępne geny. Tenże niemiecki naukowiec, który ten projekt Ecolife wymyślił, mówi, że w najbliższych latach, jeżeli by rządy państw się zgodziły na ten wynalazek i go sfinansowały, to może się rodzić do 30 tysięcy takich dzieci rocznie. Co zdumiewające, to projekt takiej ustawy o tym Ecolife trafił już do parlamentu ukraińskiego. Państwo się pewnie możecie zapytać, czy Ukraina zajęta wojną z Rosją nie ma nic lepszego do roboty, ale moim zdaniem to właśnie dlatego się to znalazło na Ukrainie, że to był warunek sine qua non dalszej pomocy. To znaczy lobby stojące za tym wynalazcą tego diabolicznego pomysłu wymusiło na rządach, żeby uzależnić dalszą pomoc wojskową dla Ukrainy od tej ustawy Ecolife. Ja sobie niczym innym tego nie mogę wytłumaczyć. I to jest o tyle zła wiadomość, że jeżeli parlament ukraiński to przegłosuje, a moim zdaniem przegłosuje, dlatego że Ukraińcy są gotowi zrobić wszystko, żeby dostawać tylko pomoc z Zachodu, to zaraz to samo lobby
będzie naciskać na to, żeby wprowadziły to rządy kolejnych państw, choćby Polski. Bardzo się tego scenariusza boję. Miło mi Państwa zaprosić na moje spotkanie autorskie do Białegostoku w przyszłą sobotę, 22 kwietnia o godzinie 15.30 w sali NOT przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 2. Będę miał przyjemność spotkać się z mieszkańcami Białegostoku. Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszam do spotkania, do zakupu moich książek. Oczywiście kto z Państwa lubi dostawać dedykacje, to oczywiście będzie mógł ją dostać. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam jak zwykle do lajkowania mojego kanału, do udostępniania, do subskrybowania. Nie zapomnijcie Państwo o subskrypcji, bo ilość subskrybentów mi rośnie, co bardzo mnie cieszy, bo to świadczy o tym, że powiększa się grono osób zainteresowanych sprawami ważnymi. I na koniec jak zwykle mam dla Państwa jedną ze swoich książek. Uwikłany, nieautoryzowana biografia Zbigniewa Ziobry. Książka idealna dla tych, którzy chcą poznać przyczyny dziadostwa, jakie mamy w sądownictwie i biografię tę taką wstydliwą faceta, który jest głównym odpowiedzialnym za te nieprawidłowości. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia za tydzień.